Babcio, dawaj piąteczkę, powodzenia, dobrego treningu. Coś dla brata powiesz, bo to jego debiut dzisiaj. Powodzenia na treningu. A swój pierwszy pamiętasz tutaj? Nie pamiętasz, bo to 3 lata, nie? Powodzenia, Gucie, dobrego treningu, na razie. Słuchajcie, idzie Gutek na swój trening, kochani, tak jak mówię, tam trener teraz przygotowuje stację, przygotowuje plac treningowy, natomiast tam bawi się, kochani, Kudełek, natomiast Nasiurka, bierz piłeczkę, idziemy się bawić my, chodź tutaj. Natomiast stałym naszym takim elementem gry z Nadusią tutaj, kiedy czekamy sobie na zakończenie treningu, bawimy się piłką tutaj. Tak będzie, nie inaczej. Dzisiaj mamy swoją fajną zabawę. Uczymy kapkowania nasi na prawa-lewa, prawa-lewa. W tej chwili zdaje się, że wynik nasi prawa-lewa to 32 kapki. Natomiast, no kochani, a wynik jedno nóżką absolutnie was powali. Materiał jest na kanale. Natomiast za momencik... Tak, Misiuniu? Mhm. Za momencik do was wracam. W tym momencie Kudełek trenuje w najlepsze po prawej stronie, natomiast my z Naśką właśnie bawimy się. Naśka się rozgrzewa w kapki. Za kilka chwil Gutek będzie na murawie tutaj ze swoim rocznikiem, ze swoją grupą treningową trenował. Natomiast ja się w tej chwili oddaję zabawie. Idę pokapkować z Nasią. Jest to nasza ulubiona zabawa. Pokażę wam tylko, na czym polega, bo być może tak będziecie się uczyć kapkować na dwie nóżki. Nasiu, wczoraj potrenowaliśmy trochę na dwie nóżki, przypomnij, tak? Bawiliśmy się najpierw tu na akademii, a potem jaki wynik zrobiłaś? Ale gdzie? Najwięcej, na dwie nóżki, no. 32. Brawo, i 32 to jest piękny wynik, natomiast jak się bawiliśmy, przypomnij widzom. Najpierw robimy... Najpierw... Pokaż. Nie pamiętam. Aha, najpierw robimy swoją lepszą nogą kapki. Dwie. Najpierw się rozgrzewamy lepszą nogą, a jak się już rozgrzejemy, to robimy dwie lepszą i raz słabszą. No, teraz robimy, patrzcie, cyk, i raz słabszą, cyk, i znowu lepszą, świetnie, i słabsza, znowu dwie lepszą, i słabsza, świetnie, dwie lepszą, i słabsza, dwie lepszą, i słabsza, pięknie, dwie lepszą, i słabsza, rewelacja. A teraz jeszcze do tego dokładamy element podania do taty, tak? Dwa razy, jeden, dwa razy, jeden, pięknie, bardzo ładnie, gratulacje. Ale powiem ci, świetnie szło, gratuluję ci serdecznie, naprawdę poszło świetnie. Witamy, trenerze. Natomiast kolejny, dawaj Nosiuniu, jeszcze raz. No teraz chciałbym, żebyś zakończyła to podaniem do taty, dobra? Czyli robisz dwa razy lepsza, raz słabsza, dwa razy lepsza, słabsza i podanie. Patrzcie, Nusia jest lewonożna, czyli robi dwa razy lewą, raz prawą i podaje. Pięknie, a ja tą piłeczkę łapię. I w tym momencie jeszcze raz to samo, zrób. Zrób jeszcze raz to samo. Potem kolejną zabawą to jest, ja próbuję ją złapać i odegrać Nasi. I tak, kochani, uczymy się kapkowania na dwie nóżki. I Nasia po takim treningu podbić wczoraj zrobiła, kochani, 32 kapki. Natomiast dzisiaj, przypominam, naprawdę jest po świetnych zawodach, także ona już jest zmęczona, ma kilka dobrych minut grania w nóżkach. No, Misiu, lecimy. Prawa, prawa, lewa. Znaczy odwrotnie, ty, lewa, lewa, prawa, tak? Jeszcze raz, szybciutko. No, zaczynamy. Raz, cyk, raz, dwa, cyk, raz i już by było podanie. Dobra, my trenujemy sobie dalej, a na chwileczkę wrócimy, jak Kudek do nas wróci, nie? Pozdrawiasz? Powodzonko. Się teraz bawi dwa razy prawa, dwa razy lewa, czyli w tym momencie kolejny etap naszego szkolenia, aby żonglować nóżkami na dwie nogi. Natomiast słuchajcie, no tam na boisku właśnie pojawił się rocznik 2006, przepraszam, czyli U11. 2011 to nasz Kudełek, który trenuje, zobaczcie, 50 metrów dalej, także no ciekawe czasy przyszły, kochani, dwa szabełki na jednym treningu. Już tak było, przypominam, że Nasia też tu trenowała z grupą dziewczynek, tylko że tą sekcję chyba na razie rozwiązano, ale jak się sekcja zawiąże, także myślę, że Nasia też tutaj da radę. No pięknie, Nusiu, już lecę po piłeczkę. Nie, nie, ja załatwię. Dasz radę? No to dobra, próbuj. W każdym razie, kochani, nie będziemy już teraz wam przeszkadzać, nie będziemy dokuczać chłopcom w treningu. My wracamy z Nasią do swojego treningu. Przypominam, najpierw bawiliśmy się dwa razy prawa, raz lewa, potem odwrotnie. Teraz mamy dwa razy lewa, raz prawa, a potem po dwa razy każda jedna nóżka. Także proszę bardzo. A tu mamy pokrzywki, zapraszam. Do zobaczenia. Nasia cały czas się bawi tu prawa, lewa, prawa, lewa. Kudełka cały czas jeszcze mamy, kochani, w treningu z trenerem. Natomiast tam próbuję wyszukać budka i chciałem zrobić to po budkach, ale widzę, że w tej chwili, słuchajcie, ogólnie zielono-różowo, także w tej chwili, nie wiem, mocno się chłopcy przemieszczają. Nasia, kojarzysz cię, Gutek? Dużo ruchu tam jest? Znaczy, wiesz co, w tej chwili to chyba tu... O, teraz widzę go, dobra, leci, leci. Tak, już teraz go widzę, dobra, mamy go.
tutaj go namierzyliśmy na wysokości żółtej chorągiewki, także słuchajcie, dobra, Gutek trenuje, my się bawimy dalej i czekamy na kogo? Na Kudzia po jego debiucie, co? Jak myślisz? On kończy o 16, Gutek o 17, kochani, także jeszcze godzinkę będzie się Kudek z nami tutaj bawił. Także nasiadawaj, prawa, lewa, proszę, jedziemy, patrzcie. Tak się bawią, tak działają nasze zabawy. W tej chwili myślę, że kilka prób i 20 prawa, lewa to nie powinien być żaden problem, kochani. Także naprawdę trzeba tak to kombinować. 32. 39 prawa, lewa? A 39, a ja myślałem 2. No to pięknie, gratuluję. Zobaczcie. Proszę. Cześć, witajcie. Jak widzicie, już tutaj jak widać. Jak się pracowało? Założyłeś sito i go? Nie w akcji? I jak się grało? Jak się trenowało? Jak chłopaki się grało? Dobrze? Dobrze! Fajny trening? Pierwsze wrażenie w treningu. Kto dawał radę? Małe boisko, a dawał kurek radę? Dawał szybki radę? Super, dawaj Piotr, jeszcze raz Ci gratuluję serdecznie, dawaj bicie na to. Dawaj Piotr, chodź powiesz do Maśki, co tam założyłeś za sito. No, już tatuś zaraz Ci naprawi, wiesz? Słuchajcie, podchodzi do mnie, mówi Nasia, że założył sito. Czekaj, powiedz sam, Kudełku, jak było na treningu? Dobrze. Chodź tu. I w akcji założyłem sito i strzeliłem gola. A chcesz tu chodzić? No. Tak? Fajnie się trenowało? Tak. A co trener mówił, że okej? Poznałeś kolegów? No. Ile bramek strzeliłeś? Dwie. Dwie? A jak się koledzy nazywają, Kudełku? A jak się koledzy nazywają? Jeden Mateusz. Mateusz, tak. Antek. Antek, cofnij się do tyłu, bo to słabo widać, tak, Misiu. Antek, Mateusz, tak? I kto jeszcze? Jest to Szymek. Rozumiem. A jak się jeszcze raz bawiłeś, mój piłkarzu? Dobrze. Będziemy przyjeżdżać? Tak. No to Piotka. To gratuluję Ci. Już zaraz poprawiamy bandażyk, dlatego że tam się stała buba. Już Ci poprawiam, Misiuniu. Słuchajcie, kochani, jeszcze raz gratulujemy Ci, Szymuś, serdecznie. Przypominam, 10 maj, dawaj piątkę, piłkarzu. Już Ci poprawiam. Już Ci poprawiam, słuchajcie. Natomiast jeszcze raz Wam dziękuję, kochani. Byliśmy dzisiaj w Lubinie. Przed nami jeszcze około godzinkę. Czekamy, kiedy zakończą swoje gierki treningowe. Tutaj, kochani, Gutek przy fladze właśnie stoi. Złapaliśmy go. Skończymy, kiedy oni zakończą trening. Kochani, wtedy wracamy do naszego Bolesławca. Przypominam, że my do Lubina mamy 120 kilometrów. Także dziękujemy, trenerze, za trening. Dziękujemy jeszcze raz za pamiątkę tutaj z naszego pobytu, z naszego... Pokaż. No. Aha, tak prowadziłeś piłkę. No, co jeszcze robiłeś? Co jeszcze trenowałeś, Kudziu? No, pokaż, co jeszcze. Aha, takie piękne prowadzenie piłki. No świetnie. Kochani, no dobra, jeszcze raz dziękuję pięknie, do zobaczenia. Słuchajcie, zapełnia się parking, zobaczcie, jak przyjechaliśmy, było puściutko. Zapełnia się parking, zapełniają się boiska. Akademia rozpoczyna, kochani, popołudniową pracę. Do zobaczenia. Teraz oni będą mieć godzinkę swojej zabawy. Zobaczcie, oczywiście dalej z piłą. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, jaką oni mają pasję. Nieprawdopodobne, jak oni, kochani, kochają pracować. Teraz Kudełek będzie trenował, słuchajcie, Naśkę, będzie jej pokazywał, kochani, co za zajęcia mieli. To jest niesamowite. To jest naprawdę piękny moment. 6-letni Kudełek, prawie 9-letniej Nasi, kochani, w tej chwili pokazuje ćwiczenia. No pięknie. Pozdrawiamy jeszcze raz. Nasią, kamień, papier, nożyce grają chyba o to, kto strzelać będzie w poprzeczki. Zobaczcie, jak oni naprawdę pięknie sobie organizują czas. Ja w tej chwili jestem, kochani, już na wyciszeniu. Za parę minut startujemy na powrocie do Bolesławca. Przypominam, że to debiutujący trening Kudełka. Natomiast tam w dali, no ja tego nie widzę, bo nam kamera, wiecie, przerywa. Natomiast tam w dali swoje zawody rozgrywa nasz, znaczy zawody, swój turniej, kochani, rozgrywa rocznik 2000, ale nie widzę. Naprawdę szkoda, że nie widzę. Chciałbym Wam pokazać, ale no...
myślę, że wy to lepiej widzicie. Natomiast szkoda, bo ja chciałem przy pomocy zoomu troszeczkę coś przyciągnąć, natomiast tak naprawdę nie wiem, co przyciągam. To w takim razie odsunę się na maksa. Kochani, Kudek z Nadią grają w poprzeczki, za bramkę służy im bramka. Nie bramka, przepraszam, tylko ławka. Także zobaczcie, każde dotknięcie drewnianej części to punkt. Kudek krzyczał jest, Nasia też krzyczy jest. Także oni pięknie potrafią się zorganizować. Jak jest piłka, naprawdę bawią się świetnie. Jeszcze raz dziękuję wam z całego serduszka, że z nami byliście. Zachęcam was do pracy, do aktywności. Nie poddawajcie się, kochani. Trzeba mieć marzenia, ciężko pracować, robić wszystko, aby je realizować. Także za kilka chwil kończy Gutek trening. Zabieramy Naśkę, Kudełka i wracamy w drogę powrotną do naszego, na naszą Kruszyn Arenę. Mamy około 60 km w jedną stronę, 120 tam i z powrotem. Także do zobaczenia. Jeszcze raz dziękujemy wam za to, że byliście z nami. Mówię, chciałem przyciągnąć jeszcze Gutka, kochani, zoomem, ale to się chyba nie uda. Ja naprawdę nie widzę, co przyciągam. Przyciągnąłem chyba jakąś kratę tutaj. Ach, nie wiem, przyciągnęliśmy kawałek nasi. Okej, jeszcze raz do zobaczenia.